Dalsze losy nieszczęśliwego MacBooka, który przybył do nas z Niemiec. A jakżeby inaczej, kolejny sprzęt, o którym sprzedawca nic nie wiedział, nie znał przeszłości. Coś się popsuło. Nie włącza się i nie wiem o co chodzi. I to już jest trzeci odcinek, kiedy z nim walczymy. Przypomnijmy sobie o co chodziło. Nie gra tutaj jeden głośnik z tej strony, a dokładnie głośnik wysokotonowy, a gra niskotonowy, a z drugiej strony nie gra niskotonowy, a gra wysokotonowy. I problem jest taki, że wymieniałem wzmacniacze, wymieniałem układ, który zarządza tymi wzmacniaczami, wysyła im ten sygnał audio i dalej jest taka sama lipa. Spójrzcie. W teatrze się dyskutuje gdzieś tam. Taki jest problem. I od czego możemy zacząć? Może zacznijmy od tego, sprawdźmy na słuchawkach. I do tego celu kupiłem tą przejściówkę, której nie miałem wcześniej. Teraz ją otwieram, rozdziewiczam. Możliwe, że jest nieoryginalna jakaś lipa. Jeden głośnik. Czyli nie chcesz, tak? Chwilę rozmawiałem z Konopskim, ale prosiłby nie nagrywać rozmowy. Gdy jego towarzysz, czy tam menadżer, zauważył, bardzo ładnie, że rozmowę nagrywa Super Express, to błyskawicznie stanął tak, by... Równiusieńko! Dlaczego takim zależało, by nikt nie nagrywał... No dlaczego? Teraz już wiemy, że nasz mostek daje poprawne audio. Bo wymienialiśmy mostek, tak? Już było lekki strach, że coś ten mostek może nam tutaj dławić ten sygnał, ale z drugiej strony ta usterka w tym momencie na tych wzmacniaczach i tak nam dawała informację, że mostek daje poprawne audio. Nawet, że to z tej strony jeden głośnik nie gra, z drugiej strony nie gra drugi głośnik, bo te końcówki mocy i tak otrzymują jeden sygnał, który jest rozdzielony po prostu... Z jednego kabelka robią się dwa kabelki na te dwa wzmacniacze i tam jest ten sam sygnał praktycznie. Tak, to jest ten sam sygnał. To nie praktycznie, to jest ten sam sygnał. Tam jest oddzielna linia, te same audio idzie do lewej, wasza lewa, i prawej strony. I jest oddzielny sygnał, który mówi, czy ma grać lewy, czy prawy, więc tutaj nie ma... No to jest wszędzie to samo. Coś tutaj, droga między układem, który zarządza sygnałami audio, a naszymi wzmacniaczami, coś z nimi tutaj nie gra. Przyjrzyjmy się schematowi. I tak to wygląda na schemacie, patrzcie, tutaj mamy taki transmitter. Ten transmitter wymienialiśmy na poprzednim odcinku. Wymieniłem po dwa wzmacniacze, później wymieniłem ten transmitter. To nie jest kodek, to nie jest kodek. To jest tylko transmitter, jest takim hubem audio. Tutaj do niego przychodzi sygnał z mostka. Ten układ to jest transmitter, nasz hub. Tutaj przychodzi PCH audio z PCH, z naszego mostka. I w tym momencie z tego mostka przychodził sygnał i wychodził na... I słyszeliśmy to w głośnikach lewy i prawy kanał. Czyli możemy powiedzieć, że tutaj w tym miejscu wszystko gra. Transmitter to otrzymuje poprawnie, lewy, prawy kanał gra perfecto. Okej, ale gdzie jest nasz kodek? To jest nasz kodek, on jest w całkowicie innym miejscu, ten kodek audio jest tutaj, w tym miejscu. To troszeczkę narażony na zalanie gdzieś tu z boku, a nasz hub jest w tym miejscu, nasze wzmacniacze są tutaj. Po dwa na stronę, na basowy i na wysokich tonów, wszystko jasne. Czyli teoretycznie nasz kodek gra dobrze, teoretycznie. Wróćmy do naszego transmitera, to są właśnie wyjście na nasze głośniki, patrzcie. Tutaj jest na przykład wyjście na nasze głośniki. Jedna potrójna linia, CLK, LR, CLK, SD out. SCLK to jest sygnał zegarowy, LR, CLK, sygnał mówiący, czy ma grać lewy, czy prawy głośnik. A tutaj jest SD out, linia dźwięku, cyfrowa. I tutaj właśnie linia dźwięku. I patrzcie, ta linia dźwięku idzie tutaj, to się wszystko... Tu jest rozgałęzienie po prostu, proste rozgałęzienie. I rozgałęzia się na głośnik A i głośnik B. Zobaczmy A. Mamy ten rezystor. Patrzcie, jak to się dzieli. Tu jest masa, tutaj jedno audio, tutaj drugie audio. Tu jest jedno audio, idzie na te wzmacniacze, a tutaj drugie audio idzie na tamte dwa wzmacniacze. To jest SD out, to jest sygnał dźwięku z naszym dźwiękiem, który aktualnie, który słyszymy. I tutaj właśnie nam się podzieliło, że to jest... No to jest jedna linia cyfrowa, która się rozdziela na te wszystkie wzmacniacze i tylko się reguluje drugim sygnałem. Czy ma grać lewy głośniej, a prawy ciszej, czy mają grać równo? Nie ma nic więcej, więc albo któryś z tych rezystorów, który doprowadza nam do konkretnego wzmacniacza, odfrunął, uszkodził się, zmienił parametry? Bo skoro jeden wzmacniacz gra już ok, to inne też powinny grać ok, tak? No bo to jest jeden sygnał cyfrowy. Zobaczmy na oscyloskopie, jak to wygląda, jak te wyjścia wyglądają, jak to w ogóle ten sygnał wygląda. A żeby to zobaczyć, potrzebujemy trafa separacyjnego, który specjalnie na ten odcinek kupiłem.
Powiecie, ale po co trafo separacyjne, tym bardziej, że tutaj jest zasilacz impulsowy. No mimo wszystko, że to jest zasilacz impulsowy, to i tak coś jest nie halo. Nie ma jakiejś takiej konkretnej separacji. No, no musimy użyć trafa separacyjnego. Po co się w ogóle używa trafa separacyjnego? Bo to są wzmacniacze klasy D. Tam nie ma minusa. Na minusie, na terminalu głośnikowym, jest tak naprawdę plus. Mamy tam plus. Teraz byłoby podłączone bezpośrednio i to nie przez trafo separacyjne, a zwykłe trafo. No to podłączając teraz tam minus, byśmy zrobili zwarcie. Bo tu był plus, zrobiliśmy zwarcie i by się coś uszkodziło, więc chcemy odseparować całe zasilanie tego urządzenia, więc tutaj podłączymy nasze urządzenie. Jak słyszycie, 1 kHz sinus leci teraz nam w tle. Nie wiem, dlaczego tak to brzydko wygląda. Nie wiem. Jak widać, ten kanał nie gra. W ogóle nic. Nie wiem, czemu tam jest taki poszatkowany. Zobaczmy z drugiej strony. Tutaj też cisza. Tutaj jest coś. Nikola, dlaczego to jest takie brzydkie? Zmienię herce. Mamy teraz 15 kHz, może coś się zmieni. Okej, zobaczmy na samych dławikach, jak to wygląda. Nic nie ma. Nie wiem dlaczego, nawet z trafem separacyjnym tak to pokazuje. No dźwięk jest, ta sinusoida, słychać ją, że fajnie brzmi, a na oscyloskopie wygląda taka ścieczka. Mam jakiś problem z miernictwem, możecie mi wytłumaczyć dlaczego źle to pokazuje. Może oscyloskop powinien podłączyć pod trafo separacyjne. Dobra, to teraz co? To wiemy, że te dwa po prostu nie grają. Na ich dławikach nie ma. Nawet nie ma sprawdzać połączenia konektora z dławikiem, bo na samych dławikach, wyjściu dławików nie ma żadnego takiego dziwnego sygnału, jak tutaj był widoczny. Więc sprawdźmy, czy w ogóle nasze sygnały dochodzą do tych wzmacniaczy. Sprawdźmy sobie teraz te sygnały, czy tak samo jak na jednym, to i na drugim będą. Sygnał audio i ten left, right i CLK. Patrzcie, tutaj mamy na przykład CLK. Widzicie, wchodzi tutaj i wchodzi tutaj. Na ten, to jest dokładnie ta sama linia, na te dwa. Drugi SD out, czyli tutaj już jest nasz dźwięk. Tutaj już jest typowo nasz dźwięk, wchodzi na tutaj i tutaj. I tutaj już wchodzi na układ i to tak samo na układ. Nie ma filozofii. Tutaj left, right, CLK, tu wchodzi, tu się łączy, jest jedna linia i to wszystko tutaj widzimy, to po trzy. Zobaczmy. Do tego muszę pójść oczywiście audio. Bez audio tutaj nic nie zobaczymy. CLK, pyk. Chodzi o umowę o pracę. Sygnał audio, pyk, jest. Lewy, prawy kanał, jest. I to jest nasz kanał, który teraz gra, który jest sprawny. Teraz zobaczmy na tym, co nie gra, ale zobaczmy teraz do drugiej strony rezystora, czyli w samym układzie. CLK. 528 zł. Jest, audio. Jest, lewy, prawy. Jest, wszystko jest, a nie gra. Tamte sprawdziłem tak samo. Wszystkie sygnały dochodzą. Więc co jest, nie ma zasilania? Zobaczmy, czy są wszystkie zasilania. Bo oczywiście oprócz zasilania jeszcze mamy zarządzanie tymi układzikami przez i kwadrat C, czyli komunikacja i kwadrat C może ustawiać poziom głośności, jakieś filtry, ustawiać ten cały sprzęcik. Tutaj wchodzi tylko audio teraz tymi liniami, a zarządzanie tymi wzmacniaczami to jest kolejna linia, która może nie działać. Zobaczmy zasilania. Jak widzimy, linia 1,8V to jest na sztywno z jednym i drugim układem, więc tutaj by musiała być ścieżka przepalona, żeby to się nie łączyło. Sprawdźmy, to jest ten kondensator. Nie zróbmy zwarcia do tamtego obok, kurde, pilnujmy się. Jest, co? Chyba było, nie widziałem. PP Bus, czyli główna linia, też jest na sztywno, więc zobaczmy. No i sztywniutko, jest, siedzi. Zobaczmy linię i kwadrat C. Tylko to nam zostało. Brak komunikacji tego wzmacniacza, cyfrowego już, nie tylko klasa D, ale również cały cyfrowy jest. Bez komendy, nie wiem, poziomów głośności czy cokolwiek, widać, że może to nie działać. Bez komunikacji z hostem. Jeśli host nie wyda polecenia, to ten slave nie wie, co zrobić, nie? Zobaczmy. Chciałem właśnie mierzyć linię i kwadrat C, SDA, SCL. No i tutaj nie ma co mierzyć, patrzcie. Linia SDA, ta sama ścieżka, tutaj jest to wszystko jest razem, to nie jest przez jakiś rezystor, to jest razem. SCL, tak samo.
tak samo jest razem połączone. Skoro jeden działa, to drugi też musi działać, jeśli ścieżka jest cała. Teraz ścieżki nie sprawdzę, bo ten układ jest wlutowany. Zastanowicie się, jak to w ogóle działa, że jest jedna linia i dwa naraz działają. Po prostu te układy mają swoje adresy i host wysyła pod podany adres informację, co ma być zrobione. Teraz wylutuje oba układy na jednej stronie i ten sprawny, tylko ten jeden sprawny wlutuje w miejsce niesprawnego. Obecnie. Nie mam już kolejnych układów, żeby tam za bardzo działać. Mam jeszcze dwa, ale one były zalane. Więc ten, co obecnie jest sprawny, wlutuje na miejsce niesprawnego. I zobaczę, czy rzeczywiście pod tym te piny są połączone, bo może te piny pod spodem są jakieś urwane czy coś. Ale to byłoby strasznie dziwne. Wlutujmy to. Właśnie wyciągnąłem płytę główną i chciałem tutaj właśnie ten wzmacniacz przekładać, ale przed chwilą sobie rozmawiałem z kolegą Piotrkiem i tak sobie o tym przygadawaliśmy, bo akurat zadzwonił i tak kurde, skoro to jest składak, tutaj mogą być inne głośniki. I taki problem jest, że jeden głośnik, a dokładnie ten, ma dokładnie jeszcze pin speaker identification. Jak zobaczycie na schemacie, to jest tutaj speaker ID, który jest pociągnięty do 1,8V przez ten rezystor. I tutaj jest taka, no, wykrycie głośnika, tak? Natomiast ten głośnik, który tutaj mam, jest oryginalny, widać, że tutaj nic nie było robione. Dwóch pinów nie ma, nawet dwóch, nie jednego, a dwóch. I akurat Piotrek miał ten laptop oryginalny i poprosiłem, żeby zobaczyć, jak u niego to jest. I u niego te dwa piny są obsadzone. I te dwa piny tworzą zwarcie, czyli sprowadzają ten sygnał do masy. Więc zanim tutaj podejmiemy dalsze lutowania, sprawdźmy to. Bo na chwilę obecną jedyna sensowna rzecz to jest brak poprawnego adresowania wzmacniacza. Bo wszystkie linie, wszystkie sygnały są, dochodzą, jest... Chyba dochodzą, bo nie wiemy, co się dzieje pod układem, w sensie te ścieżki, czy na pewno mają dobry styk. Róbmy zwarcie na speaker ID i zobaczmy, czy to zagra. Będzie śmiesznie, że to jest taki składak ekstremalny. No to sprawdzamy! Dzień dobry. Ostatnie dwa filmy były dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ale nowy ład jest tak obszerny podatkową, że wiele z nich... Też jest opcja, że jeden wzmacniacz na przykład robi jakiś bałagan na tej linii SDA-SCL. Coś tam, kurde, przywiera te sygnały, że on tam potrafi coś odczytać, ale za bardzo nie gra. I tak mamy z tym głośnikiem wysokotonowym, że te wysokie tony są troszeczkę takie średnio dobre jakościowo, chociaż nie słuchamy z takich tonów wysokich bez średnio niskich, więc możemy to oceniać tak, że gra to beznadziejnie, a tak w rzeczywistości gra to dobrze. Jeszcze na początek może wylutuje ten układ, który gra, ale gra wysokimi tonami i gra średnio słabo. No i teraz lewa w ogóle nie gra, a prawa tylko tony niskie. Nic się nie zmieniło. Teraz ten sprawny, wysokotonowy wzmacniacz wsadzę do tego, który nie gra i jest niskotonowy. Nie ma, wlutowałem sprawny wzmacniacz w miejsce, gdzie nie było dźwięku, który nie grał i też nie ma dźwięku. Mamy spory problem. Sprawdziłem te ścieżki, te połączenie jest. Szyna komunikacyjna się łączy pod z tymi padami, tam jest, no. Wlutuję tam ten wzmacniacz w miejsce tego wzmacniacza, który grał wcześniej. Wzmacniacz, który wcześniej nie grał, został wlutowany na miejsce wzmacniacza, który grał. Zobaczmy. Dzień dobry. Ostatnie dwa filmy były dla osób... Tak. Czyli te wzmaki są dobre, ale nie chcą grać. Sygnały dostają, mają napięcie. Co się dzieje? To jest jakiś problem z oprogramowaniem. Czy region ma coś tu wspólnego z tym?
wspomniałem, że widziałem jakąś odrobinę zalania. Jakiś taki straczkowaty kolor w jednym miejscu. Może skupmy się na tym zalaniu. Bo pamiętajcie, touch bar również nie działa. Też z touch barem jest jakaś komunikacja. Jeśli jest tu jakiś element, który coś nam pierdzieli w tej komunikacji, może to wpływa na nasze audio. I co jeśli to jest na przykład zalany mukser USB-C, jak tutaj widzicie w tym miejscu, mosfeci tego muksera i tutaj coś wpłynęło pod mukser. Tylko że mukser działa, tak? On ma tam swoją komunikację, można podłączać i zasilanie wchodzi. Ale jest cień szansy, że on pierdzieli nam komunikację troszeczkę. Brzmi to słabo. Wylutujmy ten mukser, wyczyśćmy to, bo jakiś tam syf jest pod nim. Zresztą wam pokażę może. Widzicie, coś jest na rzeczy, co? Robimy wyjazdy. Ta sama lipa. Okej, prześledźmy sobie jeszcze linię komunikacyjną i kwadrat C. Trzymamy szynę zegarową i trzymamy komunikację na linii komunikacyjnej, bo jeden jest zegar, do którego się odnosi linia komunikacyjna. Zacznijmy od linii zegarowej i ona jest w tym miejscu. Widzicie, SCL, tutaj jest rezystor pull-up do 1,8V i tutaj dalej idzie i się rozdziela na stronę lewą i prawą, a później to jeszcze się rozdziela na dalsze strony, albo zobaczcie tak, o, nie, to już się to tak rozdziela, że idzie na... Mamy A, SCL, idzie na U6400 i U6450, czyli ta jedna linia idzie na dwa wzmacniacze na jednej stronie i druga linia idzie na dwa wzmacniacze na drugiej stronie. I to jest dokładnie tutaj, to rozdzielenie wychodzi z tego naszego transmitera. Tutaj jest rezystor, który podnosi do 1,8V, tutaj już jest SCL do głośników, do wzmacniaczy po tej stronie, po lewej, jak tu widzimy, a tutaj po prawej i do jeszcze kodeka słuchawkowego. Czyli mierząc tutaj, SCL, tutaj powinniśmy mieć szynę zegarową. W sumie nawet chyba nie jest powiedziane, jakie to jest częstotliwość. Nie wiem, jaka to jest częstotliwość. No ale zobaczmy, czy jest. Zobaczmy tutaj. No widzicie, jest 1,8V. No, ja mierzyłem na tym pinie tutaj. Kurde, no pomysły się kończą. Jest taka opcja, że możemy pojedynczy wzmacniacz wyłączyć za pomocą szyny i kwadrat C. Czyli programowo możemy to wyłączyć. I teraz po prostu odłączę szynę SDA, dam tam stan 0. Zobaczymy, czy przy stanie 0 wtedy te wzmacniacze wejdą w tryb słucham cię, panie hoście, więc może będą grały, a może nie będą grały, nie wiem. Ale po prostu odłączę, żeby na przykład nie dostały komunikatu, że jeden z nich ma się wyłączyć. Zobaczymy, czy będzie różnica. Odłączam linię SDA. Odłączyłem komunikację SDA lewych wzmacniaczy i jak widać... Pani Matysiak powiedziała, nie mają dbać o nasze... Prawe zdrowie, grają? Nas przymusić do szczepień. Już się udobrze. A lewe nie grają. Podłączając oscyloskop, tam komunikacji nie zauważam, może przez mikrosekundę kilka bitów na początku leci. No i mamy problem. Wzmacniacze nie są aktywowane przez program. Jak widzieliście, teraz podałem bezpośrednio 1,8V na tą linię. Jest odłączona od układu hosta i ma cały czas stan wysoki na linii SDA komunikacyjnej. Zobaczmy, czy to odpali.
Nie, nie odpaliło. Z restauracji będzie. Czyli musi być inicjalizacja linią SDA. Bez inicjalizacji na linii SDA ten wzmak się na pewno nie uruchomi. Wow. Nie ma inicjalizacji tego wzmacniacza. Podsumujmy, gdzie teraz jesteśmy i co możemy zrobić dalej i czy w ogóle coś tutaj możemy teraz wykombinować bardziej, skoro to są linie cyfrowe, a wzmacniacze dekodują ten sygnał cyfrowy na analogowy, żeby był dźwięk. Tutaj mamy transmisję TDM, Time Division Multiplex. Już wam pokazuję, jak to działa. Mamy trzy linie, CLK, Data i F-Sync. Przekładając to na naszą płytę główną, SCLK, LRCLK, SD-Out. Troszeczkę się różnią nazwy, ale to jest dokładnie to samo. I tak, SCLK to jest nasz, no SCLK, nawet tak samo. F-Sync to jest nasz LRCLK, czyli lewy, prawy, stereo powiedzmy. A S-Data, no to tutaj jest SD-Out. SD-Out to jest transmisja muzyki cyfrowa. LRCLK to jest synchronizacja ramek, czyli przy tym pulsie jest początek ramki. I od tego miejsca zaczyna się czytać ramkę, odbiornik. A CLK to jest linia synchronizacyjna, to jest linia zegarowa. I jak to w ogóle działa? Linia transmisyjna S-Data nie wysyła tylko jednego lub dwóch kanałów. Ona może wysłać N kanałów. Domyślnie 4, 6 lub 8. No w tym wypadku zapewne tutaj otrzymują tylko dwa kanały. Lewy kanał i prawy kanał. I ramka LR, czyli tutaj na tym F-Sync, mówi, gdzie pierwszy kanał się zaczyna i to tak się synchronizuje. I za pomocą szyny SPI, czyli nie tej szyny tutaj, tej audio, powiedzmy, nie tylko tej szyny I kwadrat C, wzmacniacze wiedzą, czy mają odczytywać drugi kanał, czy pierwszy kanał. Stereo, nie? Dwa kanały. I tak, ta jedna strona otrzymuje za pomocą szyny SPI odczytuj lewy kanał, a druga para otrzymuje odczytuj prawy kanał. No i te wszystkie sygnały dochodzą. To jest na sztywno połączone, tutaj się nic nie zrobi. Linia danych tutaj jest na sztywno połączona przez rezystorek, a linia SDA, SCL jest na sztywno między nimi. Sprawdzałem, ściągałem, wszystko jest połączone, wszystko jest okej. Jedyne, co możemy teraz zrobić, skoro to jest linia cyfrowa, oni otrzymują cyfrę, oni otrzymują komendy, bo nie mogą ich nie otrzymywać, bo to jest na sztywno i master musi je, no, powinien je wysłać, ale tu nie ma opcji, że stoi coś na drodze, że nie dostaną, bo ten jeden wzmacniacz dostał tą komendę, że musi się włączyć. Gdyby linia I kwadrat C nie działała, to te wzmacniacze nie byłyby załączone w ogóle. Tak jak już sprawdziliśmy. Jedynie co pozostało, to wymienić wszystkie wzmacniacze naraz, bo może któryś wzmacniacz coś powoduje, że jest jakiś problem dla nich wszystkich. Wymieniam teraz cztery wzmacniacze, jeśli to nic nie da, wymieniam jeszcze raz transmitter. I tak naprawdę tutaj za dużo się już nie zrobi, bo sprawdziliśmy na tej przejściówce, czy wychodzi audio i audio jest eleganckie. Do tej końcówki przychodzi sygnał cały czas cyfrowy, ta końcówka ma wbudowany DAC i tutaj wchodzi cyfrowe audio, tak jak na te wzmacniacze, jest przerabiane na analogowe i słyszeliśmy lewy, prawy grał idealnie. Ale jeszcze, sprawdziliśmy na wbudowanym jacku i tu już jest analog, wychodzi stąd i też wszystko grało. Tą końcówkę jack obsługuje kodek w tym miejscu, do tego kodeka również idzie sygnał cyfrowy, ten kodek zmienia na analogowy, jest takim DAC-iem, zmienia na analogowy wyjście jack i też wszystko grało elegancko, więc mostek, sygnał cyfrowy wystawia elegancki. Jestem zadowolony. Nie ma się do czego przyczepić. Wymieniamy wzmacniacze, a później transmitter, a jeśli nic tu nie da, to chyba muszę to zostawić i uznać to za klęskę. Dobrze, że nikt tego nie sprawdza. Jeszcze redaktor się zapędził i chciał powiedzieć, że rząd nas nie przymusił do paszportu. O, teraz lewy nie gra. Prawy gra tak samo, bez wysokich.
A tu lewy nie gra w ogóle. Jestem wykończony tą misterką. Dobra, widzimy, co to jest jedną rzecz. Zmak ten się grzeje jeden z tej strony. Co nie gra ogólnie tutaj, ta strona nam nie gra, tutaj to się grzeje. Tego koleżkę jeszcze wymienimy. A z tej strony gra oczywiście jeden. Widzicie, jak sobie mruga w rytm muzyki, dialogu. No, jeden gra tylko tutaj. Znowu jeden, tylko gra, znowu niskotonowy. Natomiast z tej strony ten koleżka się grzeje i go wymienimy. Pewnie przywiera nam linię komunikacyjną i nie gra ten obok, bo wcześniej ten obok grał. Jak widzicie, nie było zwarcia pod układem. Zobaczymy, czy bez tego układu zagra coś. Lewy dalej nie gra. Kilkanaście lat temu. Coś tutaj szumi teraz tym lewym. Co miały być wysokie tony? Paszportów covidowych, które jak pani ma... Wymienię jeszcze transmitter i pierdolę to. Zobaczmy, jaki będzie gong. Nieładnie. Nie osiągamy tego pułapu unijnego. Jeżeli więcej osób nie będzie się w Polsce szczepiło, to naprawdę nie zapomnimy o tej chorobie. I dziękuję pani poseł. Potwierdzam pani słowa, jeżeli chodzi o sprawdzenie paszportów covidowych w muzeum. Faktycznie to jest po prostu jedna wielka fikcja. Brzmiało to pełniej, jak to kobieta mówiła. Nagle przestał grać lewy kanał znowu. Wtedy gra tak... Ja miałem tego dość. Pierdolę to. Przeżyłeś kiedyś taką chwilę? My doświadczamy. Każdego dnia. Paranoja. Jak widzicie, audio dochodzi. CLK dochodzi. Od której daty do której? I LR, synchronizacja ramki też dochodzi. Wszystko dochodzi, a przestało sobie grać. Zobaczmy, czy touch bar działa. Ciekawe, czy go wykryje bez podłączonego ekranu dotykowego na touch barze. Guziki. Nie działa. Trzyma się. Logujemy się do systemu. No i nic, co jest? Kurwa, nie działa. Nic tu nie działa, cholera jasna, nic tu nie działa. Niesamowite. Touch bar na pewno sprawny. Ta tasiemka go łączy. Czy ona jest uszkodzona? Słuchajcie, jeśli nie mamy czegoś sprawnego, to oczywiście sprawdzamy, czy to coś ma napięcia. Te gniazdo tutaj nam zasila ekranik touchbara. Touchbara ma również oddzielnie dotyk. Dotyk jest oddzielnie zasilany z tego i obsługiwany. No a mnie działa to i to. I tak, sprawdzałem sobie 3,3 V na tym gnieździe, które jest tutaj i 3,3 V było. Później sprawdzałem sobie 1,8 V, który się łączy tutaj, 1,8 V, te rezystory.
I powiem wam, że na tych rezystorach nie było żadnego napięcia po włączeniu maszyny, bo to jest S0, czyli stan pełnego włączenia. Dopiero przy stanie pełnego włączenia tutaj powinno się pojawić 1,8V i nie wcześniej. I żeby wam to pokazać, co na tym się dzieje, na tej linii, znalazłem sobie lepszy punkt, taki jak ten kondensator. Tu jest masa, tu jest 1,8V, laptop jest wyłączony. Zwarcie! Zwarcie mamy tutaj. Cały czas się zastanawiałem, czy mogę znaleźć jakieś połączenie między niedziałającym dobrze dźwiękiem a touchbarem, że te dwie rzeczy naraz nie działają poprawnie. I tak podejrzewałem, tak się zastanawiałem, czy to ma połączenie. Tutaj na touchbarze masz regulację dźwięku, tak? Głośności, głośniej, ciszej. Tylko to jest wszystko cyfrowe z drugiej strony. I się zastanawiasz, jak touchbar nie jest wykryty, to nie powinien działać. Robimy próbę zwarciową. Linię 1,8V zasilamy napięciem, patrzymy co się świeci. Ale jestem ciekawy! Co to będzie? Uwaga! To coś świeci. Dajmy pół ampera. Czy tutaj kondensator się nam świeci? Czy tutaj mam kondensatorek? Okej, tutaj nic. Chyba nam kondensatorek się świeci. Dajcie mi to bliżej go. To nie kondensatorek, panowie i panie. Panowie i panie, to nie kondensatorek, to jest nasz... Zerknę. To jest switch. To jest ten układ. Tutaj wyjście. Zaraz, to jest regulator. Na wejściu dostaje 3,3V sygnał załączenia, a na wyjściu daje 1,8V. To jest nasz stabilizator. Panowie i panie, stabilizator się zesrał. Wszystko wiemy, wymieniamy stabilizator, aby otrzymać 1,8V, który nam zasili touch bar. Co za pojebana akcja, bym powiedział. Zobaczymy, jaki będzie gong, czy coś się zmieniło w audio. Ja nie mogę, ale jestem... Podjarany. Dalej rozpierdol. Okej, czy przynajmniej ten touch bar oryginalny będzie działał? Przynajmniej on... Dalej chyba nie działa. Ten lapek mnie wykończy. Dobra, zobaczmy, czy jest to 1,8V, czy zostaje jakoś tam zwierane i jest, bo jest układ uszkodzony. 0,9V, za mało. Prawdopodobnie touch bar jest uszkodzony i nam, zobaczmy, czy touch screen jest uszkodzony. Odłączyłem teraz touch screen, tak na hama go szarpnąłem przy włączonym. Zobaczmy, czy wzrosło do 1,8V. Dalej jest 0,9. Tutaj szarpniemy to. Logikę? A gdy się logika wyciągnęła, już nie ma w ogóle napięcia. Czyli touch bar jest uszkodzony i prawdopodobnie uszkodził nam ten... Ej, ale to się teraz chyba powinno włączyć chyba. Jeszcze raz, na testowym touch barze, czy się to robi. Kurwa. Auć. Nasz stabilizator produkuje 0,9V, połowę napięcia, które powinno, więc albo coś jest ze stabilizatorem, albo jest przeciążany. Poprawię jego lutowanie, docisnę, bo było sporo ceny na padzie masy, więc go docisnę, żeby było równiusieńko, wszystkie doszło, no ale wątpię, że to jest to. Ale chip obok, tutaj ta kolica, jak widzicie, w tym miejscu, przede wszystkim ten chip, widać jakieś ślady na nim zalania jeszcze, pominąłem to, jakoś nie zauważyłem tego za bardzo. Przeczyszczę to, przelutuję i zobaczę znowu, czy jest 0,9, czy może 1,8 wskoczy. Kupiłem oryginalny touch bar, zobaczymy, czy 1,8 wskoczy, bo patrzyłem teraz na sucho, było 1,8V. Teraz jeśli będzie mniej niż 1,8V, to znaczy, że touch bar jest uszkodzony. I ile jest, panowie? Bo ja nie widzę. Chyba 1,8, co?
No, no już działa. Taszbar działa, zajebi. Taszbar naprawiony. Z audio sobie, jak widzicie, nie poradziłem. Jedyna opcja teraz dla mnie, którą mogę wykonać, to jest wymiana mostka. Ale tak naprawdę nie wiem, czy to ma sens. Nie wiem, czy to ma sens, dlatego teraz to nie będę robił w tym odcinku, bo jeszcze mógłbym to wymienić. I troszeczkę to może wskazywać na mostek, chociaż niekoniecznie. Dlatego, że mostek, który teraz tutaj siedzi, brałem go z płyty dawcy, która była zalana i była zalana właśnie sekcja audio tutaj. Wzmacniacze z tej strony były pozalewane tak dosyć solidnie, jedna strona, ale i tak tam mamy transmitter, który transmitter dopiero nam to wysyła, tak samo jak pada nam mukser obrazu, który przełącza między grafiką dedykowaną a zintegrowaną w procesorze i idzie strzał z matrycy, uszkadza się mukser, a nie procesor, ani GPU w 15-calowych, tak, bo to mamy dedykowaną grafikę. Wymieniamy mukser i znowu mamy obraz na matrycy. Także tutaj padłby transmitter, cholera jasna, a nie mostek. Dajcie znać, czy wymieniać mostek. Czy coś innego. Ale jak powiedziałem wam już 5 razy chyba, jak to działa, że to jest wszystko cyfrowe, że na wyjściu cyfrowe, jak i analogowe wszystko działa. Nie wymieniałem kodeka, ale no kodek to i tak działa w jedną stronę. Koduje z mostka, a dokładnie z transmitera, sygnał cyfrowy na analogowy. Bo sygnał mikrofonu, no w sumie sygnał mikrofonu przychodzi. A jak działa mikrofon tutaj? Bo mikrofon przychodzi do kodeka chyba jednak. Halo, 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 halo? Okej, okay, mikrofon działa. Dajcie swoje pomysły. Bo ja już muszę iść ten montować, ten cholernie długi film. Przynajmniej jest progres z Taszbarem. Dobra, to koniec na dzisiaj. Pamiętajcie o ekipach, z którymi współpracuję, czyli Morele.net oraz TME. Na ich stronach macie promocje, zapraszam serdecznie na ich strony. Jeśli macie MacBooka lub inne laptopy, komputery do naprawy, pod każdym filmem w opisie macie formularz zgłoszeniowy, aby zgłosić swój sprzęt do naprawy. Tam jest również serwis audio, który możecie naprawić sprzęt audio. Cześć i czołem, trzymajcie się wszyscy.